Mamy 792 km, teraz nam pokazuje, więc myślę, że powinniśmy dać radę to przejechać. Objeżdżamy korek w Białce przez Czarną Górę. Dobrze, że drogi są... 14%. Tak, 14% do góry. Mówię, dobrze, że drogi są czarne, bo by było ciepło. A ja wam tutaj pokażę, jak ja tutaj z boku pięknie widzę. Co mnie wcale to nie cieszy, bo ja nie lubię takich wysokościowych, ale widoki są fajne. Patrzymy sobie na trumę i zobaczcie, wyskoczył jakiś tutaj błąd. E843H. Z jednej strony góry, z drugiej strony góry. Zobaczcie, tak to widać. Węgry nas witają. I drogami, i znakami. Czuć i słychać od razu. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Pamiętajcie, oglądacie kanał Nasz Karawaning. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj na pewno, że wyjedziemy, ale zatęskniliśmy za Węgrami. Bardzo ostatnio na ostatnim wyjeździe spodobał nam się Demien. Ciągnie nas tam po prostu do tych tem. Chcemy sobie jeszcze pojechać, póki jest taka pogoda u nas niefajna. Tym bardziej, że dzisiaj strasznie wieje, wichury w Polsce były w nocy. Umówiliśmy się też tam w Demienie z ludźmi. Po prostu daliśmy post, nie wiem, kto śledzi naszego Facebooka, to wie, że był taki post, gdzie tam zapraszaliśmy do Damiena, żeby się spotkać. Zobaczymy, kto przyjedzie. Parę osób tam się zadeklarowało. Dzisiaj jedziemy w dwójkę z Pauliną. Bez pieska. Bardziej pomniejszona załoga. Co do samej drogi, to plan jest dzisiaj na drogę taki. Zastanawialiśmy się, czy jechać naszą standardową drogą i autostradami. Nowy Sącz, Preszów, Piwnicza, tak. Preszów, tamtędy i autostradą. Mamy z Krakowa około 410 km. No. Czas około 5-6 godzin. Druga trasa, nad którą się zastanawialiśmy i którą chyba pojedziemy, to jest bardzo trasa ekonomiczna. Najkrótsza, po prostu prosta linia w dół. I tam mamy 340 km, czyli różnica jest jakieś 70 km. W dwie strony daje jakieś 140 km różnicy. Plus oczywiście odchodzą opłaty za autostrady. Nigdy tamtędy nie jechaliśmy, więc zobaczymy, jak ta droga będzie wyglądać. Zobaczymy, czy damy radę po prostu po tych górach przez Słowację przejechać, czy jest to realne. Najpierw jeszcze wjedziemy sobie na stację, dotankujemy się, wyzerujemy tu wszystko, zobaczymy, jakie wyjdzie nam spalanie po takich drogach lokalnych. Więc czy damy radę? Ruszamy w drogę, zostańcie z nami. Dzisiaj znowu V-Powerek w cenie zwykłego, więc połowicznie jedziemy na V-Powerku, bo już tutaj trochę mieliśmy. Resetujemy wszystko, sprawdzamy. Sprawdźmy zasięg. Mamy 792 km, teraz nam pokazuje, więc myślę, że powinniśmy dać radę to przejechać. Reset trasy A i zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w drodze. A ja z tej strony chciałam panią ze stacji benzynowej pozdrowić, która nas właśnie zasubskrybowała i powiedziała, będę oglądać. Pozdrowienia dla wszystkich pracowników na stacjach benzynowych, a my ruszamy w drogę. Jesteśmy gdzieś w połowie Zakopianki, jak możecie zobaczyć, pomału zaczynają się korki. Na razie spalanie mamy na poziomie 11,4, więc całkiem dużo, ale trzeba pamiętać, że trasa do Zakopanego to jest praktycznie cały czas pod górkę się jedzie, więc troszkę więcej może spalić. Zobaczymy, jak to będzie się kształtować dalej, a jak widzicie, korki na Zakopiance, nic się na razie nie zmieniło pod tym względem, mimo że parę nowych dróg powstało, to dalej korki są. Musieliśmy niestety zjechać z Zakopianki, bo nawigacja pokazywała nam, że był wypadek. Stracilibyśmy godzinkę, więc próbujemy to ominąć. Zobaczymy, czy nam się uda. Wyjeżdżamy z naszej Mijanki, korka, ale zobaczcie, co się dzieje w drugą stronę. I tak jedziemy i tutaj już sznur taki z parę kilometrów. Widocznie na Zakopiance chyba dwa pasy były zablokowane, bo aż niemożliwe, żeby tą drogą aż tyle ludzi jechało. My już ponownie na Zakopiance, udało się tutaj wyjechać przed nowym targiem. Praktycznie tylko kawałek będziemy teraz jechać tą Zakopianką, bo zaraz zjeżdżamy na Białkę. W Białce korek nam pokazywało, objeżdżamy korek w Białce przez Czarną Górę. Dobrze, że drogi są... 14%. Tak, 14% do góry. Mówię, dobrze, że drogi są czarne, bo by było ciepło. I właśnie tutaj powiedzmy, że... No w taką drogę to byśmy raczej z przyczepą tylko tak, nie no mam. Nie, no tędy bym się przyczepą raczej nie pchał. Ale jest takie jeszcze błotko pośniegowe. Tak. Jak jechaliśmy tutaj, to część samochodów zaśnieżona, więc gdzieś tutaj sypało jeszcze dzisiaj. Słyszycie, jak walą kamienie? Spod koła lecą i uderzają o stopień. Muszę go gdzieś tam wyizolować, ten stopień, jakieś maty użyć i coś tam nakleić, jak się trochę cieplej zrobi. No wjechaliśmy chyba na samą górę. Bo jakie tam widoki ładne, widzicie to? Dzięki. A teraz 16 w dół.
Jaka zasada? Jak podjeżdżałeś na trójce, to zjeżdżaj na trójce. No, tutaj takie ładne górki są. To mi się nie podoba. Ale widoki też są fajne. Zobaczcie, jak ładnie widać. Właśnie wyjeżdżamy z Jurgowa i widzimy przed sobą granicę. U nas jeszcze w miarę ładnie odśnieżone, a tam dalej widzę, że śniegiem zasypane. Przejechaliśmy tutaj na stronę słowacką i tutaj no słabiutko, bo tutaj jest w ogóle nieodśnieżone. No część drogi była po prostu cała biała, teraz troszkę asfaltu widać. Myśleliśmy, że to jak w Polsce, że te drogi jednak będą czarne, że śnieg będzie leżeć, ale drogi będą czarne. A ja wam tutaj pokażę, jak ja tutaj z boku pięknie widzę. Co mnie wcale to nie cieszy, bo ja nie lubię takich wysokościowych, ale widoki są fajne. Patrzcie, tutaj są stoki i tutaj jest pusto na tych stokach. Praktycznie nic się nie dzieje, nie działają. Puściutko. Jest orczyk. Kilka samochodów stoi. To jest taki mały stok, tak? Większy jest, pewnie będzie tam przy Bachledowej, tam będzie więcej ludzi. O i zobaczcie, zupełnie biała droga. No tragedia jakaś. Ujechaliśmy jakieś 5 km i droga zrobiła się ponownie czarna, więc śmigamy dalej. Od polskiej granicy jedziemy drogą 66, tak ona wygląda. Fajna, szeroka, płaska droga. Deszczyk już tak nie pada, trochę przestało, jak widzicie też śniegu coraz mniej. A my tą drogę znamy, bo tutaj przy czemu zawsze jeździliśmy. Tak, dokładnie. Że wiedzieliśmy, jak jechać. Mały postój przy drodze 66, fajny parking. Co do spalania, to obecnie kształtuje się ono na poziomie 10,8, więc spada pomału. Zobaczymy, jak będzie dalej. Napijemy się czegoś i ruszamy dalej, bo szkoda czasu. Patrzymy sobie na trumę i zobaczcie, wyskoczył jakiś tutaj błąd. E843H. Nie wiem, od czego to jest spowodowane. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle oznacza, ten błąd. Nie byłem w stanie zlokalizować tego kodu, bo nie mam instrukcji teraz ze sobą, a w internecie nic nie znalazłem. Jedynie coś, że jest tutaj związane z jakimiś 12 voltami gdzieś tam na niemieckim forum i że pomaga po prostu zresetowanie tego. Gdzieś tu się robiło jakiś reset. Reset na samym końcu jest, dobra. Zróbmy reset. Ale co tu jest? Preset. Zobaczymy, czy to pomoże. No, coś się dzieje, coś przeskoczyło. Już tego błędu tutaj nie ma. Ustawimy grzanie na 22 i zostawimy wodę na eko i zobaczymy, czy to się powtórzy. Nie wiem, co tutaj się stanęło. Jak wiecie, to dajcie znać. Powiem wam, że jest problem, bo dalej tym błędem tutaj nam wysypie. Zrobimy twardy reset, bo tam kiedyś mi Łukasz pokazywał, jak to się robi, więc idę do garażu i robimy twardy reset. Muszę tam wszystko powyjmować. Muszę tu pół rzeczy powyjąć. No, trzeba zdjąć tą klapkę. O, widzicie? Tą klapkę trzeba zdjąć. I tam będzie jakiś przycisk do resetowania. Czekajcie, to zdejmę. Tutaj jest ten przycisk. Widzicie tam koło tego w tej wtyczki? Zaraz jest taki czarny. Dobra, ja go wciskam i patrzymy. O, tam gdzie mruga. Chyba się zresetowało. Wiecie co? Założyłem już z powrotem osłonę. Wkładam te resztę rzeczy. Idziemy zobaczyć, co to będzie. Bo jak bez tego, to my tutaj za dużo nie zwojujemy. Chyba sytuacja jest opanowana, ten twardy reset tam na trumie pomógł, bo na razie chodzi z 5 minut i nic nie wywaliło. Miejmy nadzieję, że nic nie wywali. Prąd jest, wszystko jest, więc powinno być ok. Słychać nawet, jak pracuje, nie? Leci tu już ciepło. Teraz ją podkręciłem, no ciepełko już leci, więc powinno być ok. Dobra, my tutaj się napijemy czegoś, zjemy sobie coś i ruszamy w dalszą drogę, bo znowu... Jakieś przygody muszą zawsze coś być. Jak nie woda, to... Te filmy były tak ciekawsze, mi się wydaje. No błędu sobie nie zamówiliśmy. I znowu się udało to wszystko naprawić w drodze, bo jakby znowu nie było trumy, się nie dało naprawić, no to już dupa po prostu. Byśmy nie pojechali, bo... Zimno. Bo już by było zimno. Tak, zimno by było. Nie było wygrzania, to już słabo. No, całe szczęście. Dobra, to zbieramy się i lecimy w dalszą drogę. I jesteśmy w Popradzie, ale jak widzicie, w Popradzie również są korki, więc stoimy grzecznie. Pomału to idzie. Nawigacja pokazuje, że 5 minut będziemy tu stali. Co do piecyka? Nie działa? Zwiesza się. Działa dalej, więc jest ok na razie. Pogoda dalej ta sama, niezmienna, pada. Raz świeci słońce. Patrzyłem teraz na pogodę w Demienie, jaka ma być, no to tam ma ogólnie nie padać. Na to z tego, no, na to też liczymy. No, trochę słabo by było siedzieć w termach.
i nie dość, że się moczyć od dołu, to jeszcze od góry. Parę kilometrów za Popradem mamy taką drogę, trochę serpentyn po drodze. Cały czas tak się zjeżdża trochę na dół, zakrętami. Raz w prawo, raz w lewo. Bardzo ostra krzywa w prawo. O, słyszycie właśnie. Tak zwane my to nazywamy serpentinus. Zjechaliśmy z serpentyn, trochę teren nam tutaj się wypłaszczył, ale dalej jedziemy taką doliną przełęczą wśród gór, z jednej strony góry, z drugiej strony góry. Zobaczcie, tak to widać. Taka, powiem wam, malownicza droga. Szybko się tutaj nie jedzie, tutaj nie popędzicie, bo 50-70, bo co chwila, jak widzicie, taki zakręt. Ale przyjemnie. Ten asfalt się zmienia, raz jest fajny, a raz zaczyna się taka... Raz nie, ale takie łatana droga. I widzę, że znowu to się stało. Ale pędzimy, zostało nam 170 km. Jedziemy sobie na spokojnie, jak widzicie, trochę się przejaśnia, słonko wychodzi, deszcz pada, wszystkiego po trochu. I znowu to, czego ja najbardziej nie lubię, serpentyny. Tak, teraz chyba przejeżdżamy przez te góry w ogóle w Słowacji. Cały czas znowu pod górę jedziemy. Tak, i zastanawiamy się, czy rzeczywiście mniej spalimy, czy nie spalimy. Na razie mam wrażenie, że jedziemy cały czas pod górę. Nie, no też tam kilka razy był jakiś tam spadek, ale przede wszystkim w górę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, droga taka, górzyście. Droga taka pod względem nawierzchni jest taka sobie. No, bardziej jest połatana niż równa. No. Cały czas ją tam gdzieś czuć pod kołami. I ciągle jakieś zakręty. Raz w prawo, raz w lewo. Tam zobacz, pokażę jakie dolinki. No i tam później do góry chodzi. Wiry też tutaj jeżdżą, więc dają radę. I do góry, i na dół. Jezus, jak ja nienawidzę czegoś takiego. Boże, kochane. O, masakra. My się już niedobrze robimy. No górka. Zatrzymaliśmy się, bo zobaczyliśmy zarąbisty widok. Zaraz wam pokażę, zobaczcie. Ta-da! No, punkt widokowy tu jest, wyjdę na chwilę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda ławeczka, można sobie usiąść i zjeść takim widokiem. A my tutaj będziemy teraz chyba jechać tą drogą w ogóle, którą tu widzicie na dole. Zjeżdżać, ale widok jest zacny. I się przejaśnia trochę, widzicie? Niebieskie niebo się zrobiło, więc może będzie ta pogoda. Jak widzicie, trochę nam się tutaj teren wyprostował, słońce zaczęło świecić. Droga od tego miejsca, gdzie wam pokazywałem te widoki, już całkiem spoko. Zaraz będziemy na Węgrzech. Natomiast się dłuży niesamowicie tak. Ta droga. Jedziemy dosyć długo, bo tutaj naprawdę jedzie się pomału. Nie rozwija się tu jakieś prędkości, co chwila jakieś miasteczko albo góry, gdzie są zakręty, więc na spokojnie. Trafił nam się teraz troszkę lepszy fragment drogi. To jest droga na Tornala. Tak. Na Tornala. Jakieś 30 km będziemy teraz jechać taką drogą. Jakby były takie drogi jeszcze tutaj przez tą Słowację, to spoko, to fajnie by się jechało. Przez te górki, no tak sobie to wyszło. Dużo czasu się tam po prostu traci na tych górach. Wiemy już, żeby tamtędy tak. Nie wracać, nie? Zostało jeszcze nam 113 km, więc lecimy. Chcemy jeszcze zahaczyć o Eger. Zrobimy sobie mały zapas i wtedy pojedziemy dopiero do Demiena. Jesteśmy teraz na drodze 67 do Miszkolca. Wygląda ona na tą chwilę tak, czyli nie jest źle, naprawdę tutaj się fajnie jedzie. Jak widzicie, tutaj płasko jest, w miarę równo, nie ma dziur. Zobaczymy, jak będzie dalej. Do celu zostało 80 km. Opuszczamy Słowację, właśnie zbliżamy się do granicy słowacko-węgierskiej. Szykany porobione. No chyba to tutaj właśnie jest. Pozostałości starych budynków granicznych. Jedynie kasyna widzę, że działają. I tyle chyba. Jesteśmy już
na Węgrzech. Zobaczymy, jak droga będzie na Węgrzech wyglądać, bo te węgierskie drogi zazwyczaj nie są tak fajne. Już widzę zmianę asfaltu. Już się boję. Tutaj jest. A tutaj, no właśnie, wjeżdżamy na Węgry. Węgry nas witają. I drogami, i znakami. Czuć i słychać od razu. Jesteśmy teraz w miasteczku Os. Droga od granicy całkiem spoko, bez jakichś większych dziur, bez naprawdę dobra droga. Co do benzyny, właśnie przejeżdżaliśmy i diesla 479 forintów kosztuje. Zarówno diesel, jak i benzyna w tej samej cenie jest. My jeszcze godzinkę drogi mamy przed sobą, więc jak widzicie, jedziemy. Jedziemy właśnie sobie taką właśnie kiepską drogą na Węgrzech. Skończyło się dobre. Krowy sobie tu łażą. Nikt tego nie pilnuje. No i droga, tak jak widzicie, albo nie widzicie, bo GoPro nie wiem, czy to odda, ale chyba słyszycie, co się dzieje. To są właśnie węgierskie drogi, które pamiętam. Jak macie możliwość, to nie zjeżdżajcie z żółtych dróg. To jest biała, nie? Tak. Robiliśmy sobie skrót i tak właśnie jedziemy skrótem teraz 20 na godzinę. Jeden plus taki, że zostało nam 20 parę kilometrów do celu. Słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do Egeru. Co do trasy, to się wypowiemy później, bo lecimy na małe zakupy, na małe zaopatrzenie, bo jest już dosyć późno i nie wiemy, czy jeszcze jest otwarte. Nie pamiętam, do której ostatnio tutaj było otwarte, więc pędzimy, zgasimy światło i idziemy. A tutaj mamy piwniczkę, którą byliśmy ostatnio i z tego, co kojarzymy, to ona była tutaj chyba najdłużej czynna. Większość teraz jest właśnie potwierana, Paulina tutaj degustuje cały czas. Weźmiemy też sobie dwa literki, zobaczcie, to wygląda tak. Malutka piwniczka, ale ten zapach tutaj w tych piwniczkach się unosi i tam pani nalewa nam winka. Płacimy za wino, zawijamy się stąd i jedziemy teraz w kierunku Damiena. Po całym dniu jazdy krótkimi drogami dojechaliśmy do Damiena. Zobaczcie sobie, ciemno jak, nie powiem gdzie, ale dojechaliśmy. Tak, już są tutaj nasi widzowie chyba. Tak. Kieruj się na wschód. Ale drzewa tutaj ile leży. Też ale tutaj słabo widać na tej kamerze. No słabo, słabo. A może przed nimi spróbujemy stanąć? Teraz zobaczymy, gdzie tu się ustawi. Za 50 metrów. Jak nie, to kółko sobie zrobimy. Staniemy przed nimi? Damy radę? Damy chyba. Damy. Jesteśmy w Damienie. Za dużo się tutaj nie zmieniło. Musimy coś sobie zjeść, bo jechaliśmy tyle, że praktycznie się nie zatrzymywaliśmy nigdzie, a zeszło nam, jest godzina 18:40, a wyjechaliśmy o 11:00. No, gdzieś tak w pół do 11:00 można powiedzieć. No to ile? 7 godzin, nie? 7,5 godziny jechaliśmy, więc że tak powiem, droga nie jest za fajna, przynajmniej ta, tą zimową porą, jest strasznie kręta droga. Tutaj ta końcówka tych Węgier, droga już była ok, powiedzmy, do Egeru, ale też po prostu tak, serpentyny na serpentynie, zakręt na zakręcie i dlatego tak długo to zeszło, bo nawet nie jechaliśmy w 7... Zakopianka, te objazdy tak. Na Zakopiance, masakra. No Polskę to każdy zna, jak to wygląda, nie? Tak więc zanim wyjechaliśmy z Polski, to już kupę czasu minęło. Ale raczej chyba już tędy nie będziemy wracać, pojedziemy sobie zupełnie, zupełnie też bezpłatnymi chyba pojedziemy, no bo nie będziemy już winietki kupować, bo też się nie opłaca, więc pojedziemy... Dyplomatycznie powiedzmy, że tą drogą już nie wracamy, także sami sobie dopowiedzcie, czy jesteśmy zadowoleni z drogi, czy nie. Miała być szybka, łatwa i przyjemna, wyszło zupełnie inaczej, z małymi problemami jeszcze po drodze. Nie była ekonomiczna, bo było pod górę, z zakrętem, więc dużo spalił. Jeszcze nie koniec, właśnie, idę zobaczyć, ile spalił, zaraz wam pokażę, ile spalił. To zróbmy sobie mały przegląd, ile nam zostało zasięgu. Jeszcze 609 km zrobimy, więc myślę, że na powrót do Krakowa spokojnie wystarczy. Odległość, a przejechaliśmy 354 km nam wyszły, bo robiliśmy objazdy Zakopianki, więc dlatego troszkę więcej, miało być 340. Zużycie średnie wyszło nam 10,1, więc 10 litrów na 100, ale mówię, droga naprawdę taka górami, większość drogi w górach i bardzo kręta, więc tak się wygląda sytuacja z paliwem. Myślę, że możemy spokojnie już zakończyć ten vlog. Ja was zachęcam do subskrybowania kanału, odwiedzenia naszego Instagrama i Facebooka.
Mam nadzieję, że Wam się podobał taki vlog z trasy, co tam jeszcze? Oglądajcie nas dalej, bo tutaj będzie relacja stąd, będzie kilka takich zaskakujących. Tak, na pewno jeszcze jeden vlog stąd Wam pokażemy, pokażemy trochę dokładnie, jak wyglądają może tutaj te termy, później weźmiemy GoPro, to zobaczycie sobie sami. Więc do zobaczenia, cześć, zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć.